Siemanko, cześć wszystkim, Michał Chłokowski, Wagner Fishing Polska. W dzisiejszym odcinku miałem, ogólnie dzisiaj to miałem wypływać z klientem na szkolenie z metod aktywnych, ale odmówił, więc w ostatniej chwili zadzwoniłem do Grześka, tam jest Grzesiek. Siemanko, cześć. Wypływamy dzisiaj na krótki trening przed CCP. Dawno nie pływaliśmy razem, a jak pływamy, to zawsze grubo się dzieje. Trzymajcie kciuki. Grzesiek jeszcze montuje perspektywę, bo dzisiaj lecimy na dwa ekrany. Tak, wiadomo, z echosondą się nie liczy, tylko słabi łapią. Jestem tego też zdania. Zmontujemy jeszcze drugi zestaw i lecimy na odderkę i wam pokażę dzisiaj, jak to wygląda u nas na Szczecinie i czy pływają duże ryby. I czy ryby potrafią brać, czy nie brać z pomocą echosondy. Trzymajcie kciuki, łapki w górę, dajcie subskrypcję, lecimy z tym. Dobra, zobaczcie, bagrusik kolejny przyjechał, zmontowałem go. Posłuchajcie hamulca, jak on pracuje. To jest kurde miód na nasze uszy. Tak wygląda pudełko. I dzisiaj zmontuję go sobie na Magic Falspin 18. Ogólnie zawsze łapię na ten zestaw, na Falspin 23, ale dzisiaj spróbujemy trochę na lekko podejść go. Jeszcze pomyślę, jaką plecionkę dam, czy dam 0,5 czy 0,6, jeszcze nie wiem. Grzesiek tam montuje jeszcze na fluokarbonie zestawy. I dzisiaj spróbujemy potrenować na odrzańskich rybach przed CCP. Wiadomo, że zawody to loteria tak naprawdę i nie zawsze ten, co ma wygrać, wygrywa. Więc miejmy nadzieję, że trochę nam szczęścia dopisze. I zrobimy dobry wynik z Grzesiem. Idę po plecionkę i zaraz nawijamy. Dobra, słuchajcie, 0,6 wierzę na bagrusa. Idziemy tu na slip, zobacz, jaki mam piękny slip. A mówią, że w Polsce nie ma gdzie łódek zwodować. Tam mam swój garaż, łódeczkę. Piękna sprawa. Jeszcze troszkę to tutaj przytrzymam. Do werta nie trzeba dużo, bo i tak łódka, jesteśmy na łodzi, więc możemy zawsze za tą rybą płynąć. Ale się świeci, co? Bagrusik. Jeszcze? Myślicie? Czy już teścik robimy? Słyszycie? Jak to pracuje? Jest git. Teraz możemy płynąć na grubego zwierzę. Dobra, wodujemy łajbę. Słuchajcie, ogólnie widzieliście chyba na moim Facebooku, na tablicy. Wystawiłem właśnie mojego brzdąca szerszenia na sprzedaż, ponieważ we wrześniu dostaję nową łódź od chłopaków, dostaję nową łódź od Skyli, ale to jeszcze nie powiem wam jaką, zobaczycie we wrześniu. Więc ktoś jest zainteresowany łowną, fartowną łódką, zapraszam do kontaktu. A teraz zobaczcie, jak ja pięknie woduję łódkę. No, polskie warunki jednak mogą być dobre. Cyk, blokuję i na hamulce zaraz ją puścimy. Niech ona zjedzie. Leci. Woda poszła do góry o 30 cm chyba z wczoraj. Dobra, chowamy przyczepkę i lecimy. Przyczepka sama wyjeżdża. Elegancja Francja. Nic nie boli, kiedyś to musiałem ręcznie machać. A teraz zobaczcie. Luziczek, pyk, 3 minuty. Łódka zwodowana, można płynąć. Około 15-10 minut mam na najbliższe fajne łowisko. Żywce ostatnio połapałem, więc miałem trochę w luzgarku. Zobaczcie, jakie piękne okonie. I taki linek też. Oby dzisiaj ryby chciały współpracować.
Dzisiaj Grzesiu napływa, ja wreszcie mogę poholować, bo jak wiecie, często z klientami ja im napływam, oni holują, a dzisiaj nas dzisiaj przerwa, wakacje od napływania. Mam nadzieję, że Grzesiu mi coś ładnego napłynie, ja poholuję. Jesteśmy już na łowisku dzisiaj, testujemy, jedziemy na dwa ekrany, tak, że hosądą się nie liczy. Tu będzie w dół, tu mamy perspektywę, uczymy się tego czytać. O, tu mamy już jakiegoś sumika, widzimy, ale jeszcze gdzieś podłącza wszystko. Na zawody już zmontujemy to profesjonalnie, będzie wszystko na relingach, na ramię wisiało. A na tą chwilę to testujemy, zobaczymy co będzie, jak będziemy jakaś już ryba namierzona, odezwę się. Jest gruba ryba. Dobra, słuchajcie. Na razie ryba, którą śledziliśmy, schowała się. Nie ma jej. Siedzimy na razie przy chwilarze, czekamy. Może wyjdzie, zamówiliśmy pizzę. Bo już czuję, że to długo dzisiaj nam zajdzie. Na razie jeszcze posiedzimy chwilę tu, potem pójdziemy na otwartą wodę, czegoś poszukamy. Wyłączyłem na razie perspektywę. Jeden ekran, skupiliśmy się tylko o to, co się dzieje w dole. I w nocy uruchomimy perspektywę, kiedy ryby pójdą na pewno w stronę brzegu i tam będziemy ich szukać, więc jakby coś się działo, na pewno się odezwie. Zamówiliśmy pizzę. Szukamy dalej. A noc długa, długa. Może za dużo okąć, nie? Musimy go tak zaskoczyć, jak wiesz, podejść go. Teraz znów. Wiesz, tu powinna być bomba w tym momencie, prawda? No właśnie teraz. Patrz. No właśnie teraz. Nie zatrzymuj, chuj. Dobrze szedł, kurwa, dobrze szedł, właśnie dobrym tempem. Okoń zwariował. To gdzieś poskoczyło? Poskoczyłeś i zanie pociąg do niego, zanim do... No teraz już kurwa. Idzie znów, idzie znów. No i co? Napływamy pięknie rybę i mówią, że ze hosądą ryby się łapia. Macie dowód, zobacz jaka ryba. No weź przypierdziel, chłopie. Takiego pięknego... O, nie, skręca. Uciekać? Pięknie
jest żywca pod mordem. I ani razu nie wziął. 3 godziny siedzimy i już po prostu mamy dosyć. Ale jeszcze nie poddajemy się. Mamy ogromną rybę, którą 5 godzin męczyliśmy. Grzesiu pięknie napłynął, ja wciąłem. Teraz Grzesiu jedzie z nią. Ale leci. Leci z nami, co? O, jest ogromna ryba. Ogromna. Ogromna. Będzie mutant. Będzie mutant. Ale dobry patent, co wymyśliliśmy? A powiem ci, do złamania kija tu było, kurwa. On stoi w miejscu w ogóle. No stoi, stoi, ale... Mamy daleko filery? Ale śluzu to mamy tylko na 3 metry do góry. O cię pierdolę. Ty, jaka ryba. Mutant. Jest mutant. O jak. Co tu się dzieje? Ty, to był mutant, kurwa. To jest mutant, to jest 2,40. Dobra, to ja odkładam ten telefon, jego tu trzeba łapać, kurwa, wiesz? Michał, dobra? Tu nie ma... Jak nie na więcej? Ja pierdzielę. Jak nie na więcej? Czekaj. Ja pierdzielę, ale kolor. W końcu, Grzesiu. Zrobiliśmy to. Dobra. Wiecie, to ma 2,40. Zobacz, jaki ma benzon. Pan Optikse tam był. Zobacz, tu co jest. Ja pierdzielę, ale rybsko. Ale 2,40 około. Myślę, że może nawet być większa. Ale smok. Patrzcie to. Weź po płetwa jego. Takie nie widziałem jeszcze. Jaki bębron. 5 godzin go męczyliśmy, aż z Grześkiem udało nam się go wymęczyć. Był to spontan, wczorajsza nasza wyprawa z Grześkiem. To, co się udało nam złapać, to przerosło moje i Grześka oczekiwania. Zobaczcie, co tam jest. ...245. Zobaczcie, jaki łeb ma. Jaki ma garb. A płetwę. Dobra. Piękny suł, złapany razem z Michałem. 245 cm od żwańskiej lokomotywy. Coś pięknego. Czekaliśmy całe życie na taką rybę. Pozdrawiam. Dobra. Pięknie poszedł.